Masz to? Mam. Witam. A dzisiaj powiem Wam o naszym pomyśle, czyli chcemy stworzyć serię filmów, które będą polegały na zrobieniu czegoś przy użyciu, powiedzmy, 3 elektronarzędzi, 4-5 elektronarzędzi. Dzisiaj mamy taki projekt przy użyciu 3 elektronarzędzi. Zastanawialiśmy się, jakimi markami byłoby to najlepiej zrobić. Dlatego, że mam trochę Festoola, no to mogłem nimi robić. No ale domyślam się, że nie każdy ma takie narzędzia. I akurat udało się nawiązać współpracę z Einhellen. Zaoferowali nam właśnie te 3 elektronarzędzia i spodobał mi się bardzo pomysł zrobienia czegoś właśnie przy użyciu tych 3 elektronarzędzi. Dlatego dzisiaj postaram się przerobić stary stół na ławkę. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk subskrybuj i pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. To jest mój stary stół z czasów, gdy budowaliśmy dom. I po wybudowaniu domu wyrzuciłem go na zewnątrz z myślą, że kiedyś do niego wrócę i coś z niego zrobię. No i po 2, w sumie nawet 3 latach nastał czas na to, żeby go przerobić. A przerobimy go na ławkę. Jest zrobiony z belek sosnowych 9,5 na 9,5 i na górę jest rzucona płyta OSB, prawdopodobnie 18, ale płyty nie będzie. Płytę usuniemy. Widać, że ten stół swoje niejedną mysz przenocował. Niejedną zimę przetrwał. Na górę zamiast płyty będę chciał dać deski z drewna egzotycznego. Dokładnie z... Ja zaraz sprawdzę, że to jest kumaru. Tak, to jest kumaru, no. I co jest fajne, że to jest bardzo twarde drewno. Nie pamiętam dokładnie, jaką ono ma gęstość, ale coś koło 1000. 2 razy twardsze od dębu. To nawet sprawdźcie sobie, patrzcie, jakie ciężkie. No, ale chodzi o to, że to jest twarde drewno. Jak będzie to wyglądało? Będzie wyglądało tak, że teraz odkręcam całą tą płytę. Będę musiał ją zwęzić. Tu odkręcę, belkę zetnę i po prostu ją zwężę. Nogi będę skracał tak, żeby siedzisko było na wysokości 45 cm. To jest takie najbardziej ergonomiczne, optymalne. Przeszlifuję tą konstrukcję, pomaluję ją impregnatem. Tutaj mamy wkrętarkę Einhella. Co jest ważne, to jest wkrętarka bezśrodkowa z 2 biegami. Kręci się w miarę szybko. Nie mówię, że to jest Festool, ale jest mocna. Kręciłem nią już taras i dała sobie radę. Bardzo, bardzo taka przyjemna. Teraz wykręcamy T30 bitem. Tutaj mamy wkręty ciesielskie. Nie wiem, jakie długie, ale zobaczymy. Dajemy na bieg pierwszy wykręcanie na maksa. Bez problemu idzie. Teraz będziemy ucinać. Jak chcecie sobie ciąć bez przykładnicy, to musicie sobie zobaczyć, ile stopka jest odsunięta od tarczy. I wtedy, znaczy no, ten bok jest odsunięty od tarczy. Zaraz to sprawdzimy. 3 cm. To od tej linii zaznaczam 3 cm. Przykładam sobie kątownik, przykładam piłę i tnę. Mamy to, teraz trzeba ściąć te nogi. 40 od tego, 40 od górnej krawędzi. No i tu będzie trzeba przyłożyć z jednej strony i z drugiej strony. Wymaga to pewnej precyzji. 40, dobra, jeżeli nam się minie to albo coś, no to wtedy będziemy szlifować. To tak naprawdę specjalnie tak zrobiłem,
żebyście zobaczyli, że ta szlifierka też daje radę tak wyrównać, nie? To jak przedłużyć sobie ściski bez jakichś tam specjalnych końcówek. Kiedyś pokazywałem ten patent na Facebooku, także zapraszam, bo tam pokazuję bardzo dużo fajnych rzeczy. I między innymi właśnie pokazywałem to. Dobra, stabilna ława. Teraz pora na szlifierkę. Z racji tego, że cała ta konstrukcja jest mocno zajechana, to postaram się to zjechać od początku jakimś takim grubszym, bardzo grubym papierem. Zobaczcie, tutaj jest ten. Daj zbliżyć. Daj zbliżyć. Uskok. Czy to co mi się minął? Nie wiem, to może być milimetr. Może więcej troszeczkę. I teraz zobaczcie, ile to będzie trwało. Przyszlifowanie tego. No, to chwila, moment i można naprawić swoje błędy. Nałożę trzy warstwy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musi dobrze wypić, bo to drewno jest mega dojechane. Dlatego im więcej wypije tego impregnatu, tym będzie lepiej zabezpieczona. O, i teraz wam pokażę coś. To taki patent. Mamy, nie chcę malować stołu, chcę dobrze to pomalować. I wykorzystamy nasze podkładki. Filmik jest nakręcony. Nie wiem, w jakiej kolejności to będziemy wypuszczać, ale prawdopodobnie jak to wypuścimy, to już filmik z ciasteczkami będzie na kanale. Także zachęcam do sprawdzenia innych filmów. No i patrzcie, jaki bajer. Lubię te ciasteczka, korzystam z nich w miarę często. Staracie się malować zgodnie ze słojami. Czyli tutaj tak. A teraz tutaj idziemy od góry do dołu. Mamy to. Po drugiej warstwie ta konstrukcja już wygląda całkiem spoko, ale jeszcze widać delikatne takie prześwity. Pokażę wam. O, tu widać delikatny tam rysunek tego drewna, ale jak nałożymy trzecią warstwę, to wydaje mi się, że już będzie tak naprawdę całkiem spoko. Ławka jeszcze nie wyschła, ale nie chcę mi się już dłużej czekać, dlatego przykręcę tą belkę, którą chcę dać w środek. Wspominałem o tym wcześniej. A po co daję? Po to, żeby było dodatkowe wzmocnienie, bo będę wykorzystywał takie deski z egzotyka. Nie pamiętam, co to jest, chyba kumaru. I normalnie, bo to jest deska tarasowa. I teraz tak, jak to jest deska tarasowa, to przy powiedzmy takiej grubości deski zalecany rozstaw legarów jest około 300 cm. No ja tutaj mam 50, czyli powiedzmy w środku byłoby coś koło 40. Pewnie dałoby to radę, ale ja lubię robić takie mega mocne rzeczy, solidne. Dlatego dokręcę legar w środku i wtedy będę miał w trzech rzędach podparcie i na pewno wtedy ta ławka będzie solidna. A no i belka też nie jest, czy tam łata, legar nie jest prosta, jest wygięty. Ale tak jak powiedziałem, to ma być ławka z recyklingu, dlatego mi to nie przeszkadza. Dobra, tu się udało, ale z drugiej strony może być gorzej, dlatego zobaczymy, czy się uda to fajnie naciągnąć. Ja jak mam jakąś krzywą belkę i próbuję ją naciągnąć, wyrównać, wyprostować, to łapię sobie ściskiem.
tak żeby mieć po prostu dobry uchwyt. No i teraz jestem w stanie ją obkręcić. Powiem tak, jak na takiego banana jest dobrze. W miarę równo, tam mi troszeczkę wystaje, ale zjadę sobie go strugiem i będzie git. Z racji tego, że jest to drewno egzotyczne, to w sumie każda deska ma delikatnie inny odcień. Znaczy tutaj akurat, w sumie tutaj mamy co? Brązowe, jasno-brązowe. Zdarzają się też takie czerwonawe, ale w głównej mierze są takie brązowe, wpadające w żółty. Te dwie czerwone gdzieś po prostu przemieszam, żeby to fajnie wyglądało, nie tak, że były przy sobie. Tak, jeszcze jedną deskę muszę dociąć i wtedy ta dylatacja będzie w około 5 mm. Ławkę mam poskręcaną. Teraz muszę tylko wyrównać te boki. Przykładam poziomicę. Stopka dolega do poziomicy. Ścinam na równo. Muszę teraz tylko przeszlifować delikatnie, bo trzeba pamiętać, że to jest zwykła piła. Tutaj nie ma takiej przykładnicy jak w Festoolu, która zapobiega właśnie robieniu takich odprysków. Takie coś można zniwelować papierkiem ściernym i też to będzie fajnie wyglądało. Muszę przyznać, że naprawdę bez jakiegoś tam pucowania się zbytnego daje radę ta piła. Nie jest to oczywiście Festool, ale będę chciał zrobić jakiś taki mini test jednego z tych trzech narzędzi, które dostałem od Einhella. I zastanawiałem się w sumie nad wkrętarką, ale im dłużej pracuję tą piłą, to wydaje mi się, że będę chciał zrobić jakiś taki materiał o tej pile. Także napiszcie może w komentarzach, co byście woleli. Piłę, wkrętarkę czy szlifierkę mimośrodową. Oczywiście to są sprzęty na akumulator. Co teraz robimy? Przeszlifujemy, pomalujemy i ławka będzie gotowa. Papierek setka, popinam odkurzacz i musimy zeszlifować tą wierzchnią warstwę, która jest po prostu taka ubrudzona i no i trzeba po prostu to odświeżyć. Przeszlifowane, docięte, pora na malowanie, a dokładnie olejowanie. Tutaj akurat mogę się troszeczkę pobawić, także nałożę tutaj grubszą warstwę. Później ściągnę nadmiar bawełnianą szmatką. I po kilkunastu godzinach, jak olej dobrze wyschnie, wtedy nałożę drugą warstwę. Jak ten kolor fajnie się wyciąga.
takie szmatki namoczone olejem, ich nie możemy wyrzucać do śmieci, ponieważ one mogą się zapalić samoczynnie. Dlatego najlepiej jest to włożyć do jakiegoś pojemniczka i zalać wodą. Dlatego jeżeli będziecie coś takiego robić, to zwróćcie na to uwagę. No i ławka gotowa. Po nałożeniu oleju naprawdę ta ławka wygląda zarąbiście. Nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest jedna z ładniejszych rzeczy, którą zrobiłem. A jest to w sumie wykonane wszystko tak jakby z odpadów. Tylko mówię, no tutaj akurat robotę robi to drewno, bo samo w sobie jest śliczne, a nałożenie jeszcze oleju i tam dopracowanie kilku szczegółów powoduje, że naprawdę nie trzeba się wcale znać na rzeczy, żeby zrobić coś ładnego. Ale w planach mam jeszcze zrobienie po bokach donic, też z tej deski, to jest deska Kumaru. Dlatego subskrybujcie kanał i obserwujcie nasze social media, bo na pewno będziemy tam dawać informacje. Dzięki i do zobaczenia. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film Ci się podobał. Jeśli tak, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz. Jeśli interesuje Cię majsterkowanie w domu i na ogrodzie, zapisz się do naszej listy mailingowej i wejdź na naszego Facebooka.